Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się kandydatem na prezydenta Lublina, Miasto Młodych. Ja nazywam się Piotr Kozłowski, jestem dziennikarzem Gazety Wyborczej Lublin, która jest organizatorem tego wydarzenia, a współorganizatorami debaty są uczniowie 3. Liceum Ogólnokształcącego im. Emila Lubelskiej, skupieni wokół redakcji szkolnej do pisma Sensor oraz politologicznego naukowego Ogólny Seres. Wraz ze mną dyrektor prowadził Jakub Woźny, uczeń 3. Liceum Ogólnokształcącego. I Michał Kucharski z politologicznego Ogólnego Ogólnokształcącego Ogólny Seres. Wraz z nami są głównie autorzy tego dzisiejszej debaty, czyli kandydaci na prezydenta miasta Lublina, którzy w niedzielę 21 października będą walczyli w wyborach pod prezydenta miasta. To pani Magdalena Długosz z Komitetu Wyborczego Wyborców Miasta dla Ludzi i Lubelskiego Miasta. Pani Marian Kowalski, Komitet Wyborczego Wyborczego Kulasza, Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz, Wolność, Pani Joanna Sztyn z Komitetu Wyborczego Wyborców Jawna. I Pan Prezydent Krzysztof Żuk, Komitet Wyborczy Wyborców Jawna. Zanim jednak rozpoczniemy debatę, poproszę o zabranie głosu gospodarza tego miejsca, czyli Panią Dziekan Wydziału Politologii, Profesor Iwanowa. Zobaczy tego spotkania to pierwszy świadomy akt polityczny udziału w wyborach. Bardzo się cieszę, że Wydział Politologii może być siedzibą takiej dyskusji, może być miejscem, w którym Państwo zadadzą różne pytania wokół tematu głównego, który lubi miasto młode. Czy rzeczywiście tak jest? Jako dziekan wydziału spotykam wielu młodych ludzi, którzy stawiają pytania o swoją przyszłość w naszym mieście. Z większym zainteresowaniem słuchać będę Państwa pytań i odpowiedzi kandydatów weryfikujących wzajemne oczekiwania odnośnie do przyszłości młodych ludzi i młodego Lublina. Bardzo dziękuję organizatorom tej debaty, współorganizatorom za sprawne jej przygotowanie, wspólne działanie, żeby ta debata stała się warta. Cieszę się także, że na wydziale gościmy tylu młodych ludzi istotnie zainteresowanych tym, co ważne to najważniejsze dzieje się w bliskiej perspektywie. Zatem życzę, żeby debata spełniła Państwa oczekiwania, żebyśmy śmiało mogli zadać różne ważne pytania, także dla wzajemnej nauki i zrozumienia istoty wyborów. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo pani dziekan. Skąd w ogóle tytuł tej debaty, czyli Miasto Młodych? Tej jesieni po raz pierwszy w wyborach samorządowych wezmowało udział osoby urodzone w 2000 roku. Myślę o nich, Gazeta Wyborcza w całej Polsce przygotowała akcję Mój Pierwszy Raz, nawiązującą do pierwszego głosowania w wyborach. W ramach tej akcji rozmawialiśmy z grupą licealistów z 3 i 4 liceum ogólnokształcącego w Lublinie, którzy 21 października po raz pierwszy będą mogli głosować. Dyskutowaliśmy o mieście, o zbliżających się wyborach samorządowych, o jakości polskiej polityki i z tych rozmów właśnie pojawiły się pytania, które będziemy zadawali na dzisiejszej debacie. Podsumowaniem naszej akcji właśnie jest ta debata, na którą uczniowie postanowili zaprosić wszystkich 6 kandydatów. Jak Państwo widzą, jest dzisiaj na sali piątka. Brakuje tutaj posła Prawa i Sprawiedliwości, kandydata tej partii, prezydenta Sylwestra Tułajewa. Pan Sylwester Tułajew odmówił nam udziału w debacie, zasłaniając się różnymi spotkaniami i różnymi zaplanowanymi wydarzeniami na ten dzień. Poza tym powiedział też, że zaplanował sobie udział w debatach przed ewentualną drugą turą wyborów. Natomiast, jak widać, nie do końca była to prawda, ponieważ wczoraj wziął udział w debacie w Lubelskim Studiu Telewizji Polskiej. Dzisiaj też, z tego co wiem, ma zaplanowaną debatę radiową wieczorem. No, żałujemy bardzo, że go nie ma, bo pewnie też uczniowie chcieliby poznać jego pogląd na miasto. Natomiast dziękujemy pozostałej piątce za przybycie. I rozpoczniemy naszą debatę. Będzie ona podzielona na 4 bloki tematyczne. To jest edukacja i praca,
komunikacja miejska, zieleń w mieście i estetyka. Każdy z kandydatów po zadanym pytaniu będzie miał 2 minuty na odpowiedź i odpowiadający czasie przypomni kandydatom sygnał dźwiękowy. Jeśli po wyczerpaniu zadań zostanie nam czas, proponujemy, że debata zakończy się najpóźniej o godzinie 17.30, ponieważ kandydaci mają jeszcze różne inne obowiązki dzisiaj. To wtedy zadamy pytania, będą zgodne pytania z sali. Natomiast teraz przechodzimy do pierwszego bloku tematycznego, to jest edukacja i uchwała. Witam Państwa ponownie. Mam nadzieję, że już Państwa uczestniczyli po wczorajszej naszej telewizyjnej debacie. I moje pytanie jest takie. Dlaczego my studenci, ogólnie ludzie młodzi, przyjeżdżają tutaj do Lublina, studiują na pierwszym, drugim stopniu, a później często wjeżdżą na przykład do Warszawy? Jaki macie Państwo plany, żeby to zmienić, żeby tutaj nas młody zatrzymali? I czas na odpowiedź to jest 2 minuty, zaczynam alfabetycznie od Pani Makaryny Bróż. Dzień dobry Państwu. Witam się oficjalnie. Dlaczego młodzi Państwo wyjeżdżają do Lublina? Są tego różne przyczyny. Pewnie jedną z przyczyn jest to, że bardzo trudno jest w Lublinie wyrażać swoje poglądy i bardzo trudno jest w Lublinie być zaakceptowanym takim, jakim się jest. To jest sprawa, którą chciałabym podnieść i bardzo wyraźnie podkreślić. Kwestia zapewnienia bezpieczeństwa. Klimat, atmosfera w naszym mieście wydawałoby się, że jest sprzyjająca do wyrażania się. Natomiast okazuje się, że te drobne groźby powodują, że zakazuje się bardzo, bardzo ważnego wydarzenia, które planowane było od dłuższego czasu i które niestety nie może znaleźć miejsca w naszym mieście. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jest tych przyczyn bardzo dużo. Takie przyczyny to też na przykład brak perspektyw, brak tego, żeby można było znaleźć stałą pracę, stałe warunki zatrudnienia w kreatywnych branżach, w kreatywnych firmach, na przykład w kulturach. Te warunki zatrudnienia są bardzo niekorzystne, płace są bardzo niskie i warunki pozostawiają tutaj wiele do życzenia. Trzecia kwestia to ziemia. To też tej ziemi nie ubywa i o tym też musimy mówić. Musimy też mówić o dostępie do spędzenia czasu wolnego, o rekreacji, o możliwości wykorzystania czasu wolnego. Ja tutaj nie zgodzę się z moim szanowną kolegą. Ja mieszkam w Lublinie od urodzenia, 64 lata i zawsze czułem się bardzo bezpiecznie. Także jeżeli pani się czuje zagrożona, to proszę powiadomić policję i zadawać się w jakimś bardziej bezpiecznym otoczeniem. I tutaj dziękuję panu prezydentowi za odwołanie tej prowokacji sobotniej. Pełen szacunek, panie prezydencie, dziękuję serdecznie. Nie zamierzam Państwu mówić, że wyście zostawali w Lublinie, bo tu nie ma dobrze płatnej pracy i nie będziecie skazani na rozmaite popadanie w koterie, w polityczne układy i chodzenie na kompromisy moralne, jeżeli chcecie robić karierę. Dlaczego? Największym pracodawcą w Lublinie jest niestety wyższa uczelnia, a nie firma produkcyjna, nie przemysł. Oczywiście tutaj trzeba jednak, wiecie, moi drodzy, pracując w Lublinie, niejednokrotnie naginać się w sprawach poglądów, a przynajmniej popadać w rozmaite zależności towarzyskie. Dlaczego w Lublinie jest bieda? Bo Lublin jest ociepny od świata. Lublin się rozwinął w czasach, gdy był w połowie drogi, to dawno było, między Warszawą a Lwowem, gdy Lwów był miastem polskim, a Warszawa była stolicą. Wtedy Lublin kwitł. Gdy do Lwowa i Lwów jest za granicą, to w zasadzie jesteście po ścianę, ze ścianą. Nie mamy połączeń lotniczych z żadnymi miastami polskimi, oprócz Warszawy. I to powiedzmy symbolicznie
czyli w cywilizowanym czasie nie przemieszczamy się po Polsce. Tory są w remoncie, drogi są rozebrane. Więc moi drodzy, jak tu trudno przyjechać, to w zasadzie nie macie jak stąd wyjechać, to jest oczywiste. Tylko rozwój gospodarczy gwarantuje pieniądze na to, żebyście mogli realizować swoją karierę jako intelektualiści, naukowcy i tak dalej. Ktoś musi wam płacić za wasze książki, za waszą mądrość, za waszą myśl. Dziękuję. Dzień dobry. Za krótko, jak to na pana Ułajewa, to przekonajcie może. Będziemy na ten dzień zadawać, nie takie szybkie pytanie. Nie, będziemy na ten dzień. Więc tak, kategorizmem jest powiedzenie, że po prostu w Lublinie są niskie zarobki względem kosztów życia, kosztów funkcjonowania. Tylko jak doprowadzić do tego, by zarobki były większe, z czego to wynika? Przede wszystkim centralizacja Polski. 15. teza ruchów miejskich mówi o decentralizacji, deglomeracji. Na wzór na przykład Niemiec, w których wiele centralnych urzędów jest położonych nie w stolicy, nie w Berlinie, tylko w różnych średniej, wielkiej, dużej wielkości miastach. Niestety w Polsce wszystkie, praktycznie wszystkie centralne urzędy zlokalizowane są w Warszawie, co znacznie podnosi tam pensję. W związku z tym jedną z propozycji jest zabieganie o to, by jeden z centralnych urzędów, może być na przykład Trybunał Konstytucyjny, przenieść do Lublina, mamy Trybunał Koronny, długą historię z tym związaną. Druga kwestia, komfort życia. Socjolog miejski Richard Florida wykazał w badaniach, że młodzi ludzie poza płacą, kierują się w doborze miejsca zamieszkania także nowinkami technologicznymi. Że chcą żyć tam, gdzie komfortowo mogą mieszkać, gdzie jest dużo usprawnień, udogodnień. Takimi udogodnieniami może być Lublin Smart City 3.0, koncepcja, którą przedstawiliśmy w trakcie kampanii wyborczej. Wprawdzie pan prezydent chwali się, że Smart City jest realizowany, ale nie na takim poziomie Smart City 3.0. Chodzi o na przykład otwarte dane, które miasto udostępniało prywatnym przedsiębiorcom. I dzięki temu na przykład aplikacja Google Maps mogłaby nam wskazywać wolne miejsca parkingowe. Jak dojadę poza rozkładem, mogłoby wskazywać nam opóźnienia, realne położenie autobusów i ich zatłoczenie. Trzecia kwestia, podatki. No niestety nie ciągniemy dużego biznesu, jeżeli mamy na przykład podatek od środków transportowych, jeden z najwyższych w Polsce. Dziękuję. Prosimy o zabranie głosu pani Jagodę. Cieszę się, że Państwo dzisiaj są tutaj z nami, szczególnie, że są studenci i przyszli studenci. Jestem doktorantem nauk prawnych na Uniwersytecie Marii Kutuskłodowskiej. Oprócz tego pracuję w biznesie i łączę te dwa światy, spotykając się między innymi na co dzień ze studentami. Jest to tendencja całkowicie normalna, że studenci są ciekawi. Kończąc pierwszy stopień, wyjeżdżają do innego miasta. Zależy nam tylko na tym, żeby ciekawość tych, którzy skończyli pierwszy stopień w innym mieście, sprowadziła ich do nas. Aby oczywiście studenci poznawali nowe miejsca, nowych ludzi, nowe sposoby nauczania, ale żeby poznać je również przybywali do nas. Mamy w związku z tym przygotowane programy skierowane specjalnie do studentów i takie bonusy, które będą ich do nas przyciągać. Na przykład budżet akademicki, czyli możliwość pracy dla miasta przy opracowaniu nowych technologii i nowych sposobów rozwiązywania lubelskich problemów. Tworzyłyby je zespoły przynajmniej 50% z młodych naukowców, studentów na zlecenie miasta, aby rozwiązać nasze problemy komunikacyjne, nasze problemy społeczne, ekologiczne i inne, które dotyczają miasta, aby Lublin mógł się rozwijać. Dodatkowo mamy w planie darmowe bilety dla studentów. Studenci są bardzo różni, nie lubią się przemieszczać, a niekoniecznie ich środki pozwalają na to, aby rzeczywiście mogli to robić w takiej ilości, jakby chcieli, ale ma to oczywiście również drugie dno, dlatego że dzięki temu również zostawią samochody w domach i troszkę poprawi nam się przepustowość miasta. Mamy również w planie Miejskie Centrum Innowacji Naukowo-Technicznej, czyli możliwość pracy dla absolwentów. Jeśli jesteś dobry, jeśli masz swoje pomysły, pomagamy w opatentowaniu pomysłów i w tym, żeby była dla młodych
zdolny do pracy. Wstawiamy kropkę, dziękujemy. Dziękuję. I prosimy pana prezydenta do rozmawiania o głos. Po pierwsze, oczywiście trzeba tworzyć miejsca pracy i przyciągać inwestycje. To jest tych 100 inwestorów, którzy w ostatnich 8 latach stworzyli blisko 40 tysięcy miejsc pracy. Oczywiście jeszcze nie czyni z Lublina w Wrocławiu, ale jest już zdecydowanie lepiej. Kontynuować będziemy tego typu działania. Ale chciałbym obalić ten mit, którym się posługujemy, że większość absolwentów wyjeżdża. Wyciągnąłem karty, którą Wydział Strategii przedstawił. 78% absolwentów liceów i techników pochodzących z Lublina studiuje w Lublinie. Czyli inaczej mówiąc, uczniowie szkół średnich wybijają w Lublin. Oczywiście mówimy o studiach licencjackich i wszystko trzeba robić, żeby zostali na studiach magisterskich. 10% młodzieży z najlepszymi wynikami maturalnymi w ponad 50% zostało w Lublinie. Mówimy o tym w ubiegłym roku. Więc posługujmy się faktami, ale dla nich trzeba tworzyć atrakcyjne miejsce pracy. Ta dobra praca to jest z jednej strony rozwijający się sektor IT, nowoczesne usługi dla biznesu, w których średnia pensja jest znacznie wyższa niż w innych branżach. To są oczywiście inwestycje w sferze produkcji, takie w sferze, w specjalnej strefie ekonomicznej, które dzisiaj zdecydowanie wyższe wynagrodzenie, najczęściej dla absolwentów politechniki i techników, to jest prawda. Ale dla finansistów, dla studentów dysponujących dobrą znajomością języków, ta oferta pracy jest. Wsparcie dla przedsiębiorstw tworzących miejsca pracy to jest jedno, a z drugiej strony pomoc dla młodych osób wkraczających na rynek pracy. I tutaj zarówno te powierzchnie kolokwialne, wspieranie startupów, jak i tworzenie warunków dla innowacyjności i kreatywności tych działań, nawet w sferze kultury. I tutaj chciałbym polemizować z Rafał Koziński ze sfery kultury. Nie ma czegoś takiego jak brak stałej pracy i niskie płace w kulturze czy w innych obszarach, za które miasto odpowiada. Tutaj pilnujemy, żeby do tej pracy stosować. Dziękujemy. Kolejną grupę prowadzi kolega Kułakicz. Zacznę od pana prezydenta, bo zaczynamy raz od początku. Dzień dobry, głośny. Mamy pytanie do was, kandydaci. Jak miasto jest w stanie pomóc młodym, 18-letnim ludziom, którzy chcą zacząć pracować w wakacje lub wieczorami? Jest to bardzo ciężkie znaleźć zatrudnienie, oprócz gastronomii. Jak miasto może nam pomóc? Kiedyś były te spółdzielnie pracy, oczywiście już ich nie ma. Jeśli można tutaj oferować pracę, to poza instytucjami kultury, jednostkami organizacyjnymi miasta, bo tu taką możliwość byłaby, poza stażami płatnymi w Urzędzie Pracy, tak naprawdę to są te obszary biznesu, które kreują dla studentów sporo miejsc pracy. Od call center, zaczynając na kontakt center, gdzie najczęściej warunkiem jest znajomość języka angielskiego czy niemieckiego na przykład. Więc tutaj możliwości są. Otworzyliśmy portal lublinpraca.pl po to, żeby móc zderzyć swoje oczekiwania z możliwościami rynku i gwarantuję, że wielu poprzez ten portal, jeśli już nie poprzez swoje indywidualne kontakty, te prace sezonowo może znaleźć. Dziękujemy bardzo. Teraz przejdziemy do kolejnej kandydatki. Mają państwo również możliwość znalezienia często bardzo interesującej pracy w biurach pracy dla studentów na każdej uczelni. Każda uczelnia wyższa w naszym mieście prowadzi właśnie taką specjalną bazę pracy, między innymi właśnie dla młodych ludzi, gdzie skrytykowali państwo sektor gastronomii i prac dorywczych, który jest tak naprawdę bardzo rozwojowy dla studentów, no proszę państwa. Uczy kontaktu z innymi ludźmi, ciężkiej pracy i tego wszystkiego, co później przyda się w życiu. Jeśli chodzi o pracę, no to młodzi ludzie szukają dwóch celów pracy. Jedna to jest praca po to, żeby zarobić, często jest to praca dorywcza. Drugi kategoria takiego miejsca pracy jest to praca, żeby zdobyć nowe doświadczenie, żeby zdobyć kwalifikacje, zdobyć kompetencje.
W tej pierwszej kwestii pracy dorywczej przede wszystkim nie należy przeszkadzać. To niestety jest na poziomie ustawowym, rządowym. Związane jest to z wysokimi kosztami pracy. To na poziomie ustaw można zwiększyć elastyczność rynku pracy, dzięki temu zwiększyć liczbę ofert pracy dorywczej. Natomiast jeżeli chcemy mieć Lublinie, miejsca pracy, w których zdobywamy kompetencje, musimy zachęcać firmy z branż kreatywnych, nowotechnologicznych do przyjazdu do Lublina. Tak się składa, że rząd Platformy Obywatelskiej, następnie rząd Prawa i Sprawiedliwości zwalcza nowe technologie poprzez zwalczanie chociażby technologii blockchain i kryptowalut. Uważam, że możemy jako Lublin pokazać, że jesteśmy w kontrze do tej walki i zachęcić firmy, które uciekły na przykład na Maltę, do powrotu do Polski, do współpracy tu na poziomie lubelskim. Lublin mógł udostępnić jako miasto płatności kryptowalutami. Dzięki temu można było rozwinąć technologię blockchain w takich sferach jak wpływ czy współdecydowanie obywateli w kluczowych sprawach. Można byłoby wdrożyć system demokracji płynnej. Można było wypuścić aplikację, za pomocą której można było sądować mieszkańców w kluczowych sprawach. Takie otwarte podejście da jasny sygnał do wszystkich tych nowotechnologicznych firm, że w Lublinie nie tylko władza jest otwarta na nowe technologie, ale młodzi ludzie też są kreatywni, też chcą się wiele uczyć i zdobywać potrzebne kompetencje. Proszę Państwa, jestem jedynym kandydatem, który przez całe życie pracował we własnej firmie albo w firmie prywatnej działającej w Lublinie, prowadzonej przez człowieka z Lublina. Czyli nie jestem politykiem ani urzędnikiem i wiem, co to znaczy zarabiać na swoje utrzymanie. Więc prosiłbym, żebyśmy nie mówili o wyższych technologiach, bo nikt z Was nie reprodukuje w godzinach wieczornych łazika, który będzie prowadzić badania gruntu na Marsie, i opowiadamy sobie wzór. Rzecz podstawowa. Mój punkt programu. Daj pomysł, dostaniesz pieniądze. Niezależnie od tego, czy jesteś urzędnikiem, studentem, czy licealistą, jeżeli masz pomysł na miasto, na oszczędność, na coś patrz, przyjdź do mnie. Dostaniesz procent od oszczędności, jakie proponujesz lub odzysku. I to jest punkt mojego programu. Proszę się nie śmiać, bo uważam, że młodzi ludzie mają doskonałe pomysły i nie powinni mieć kompleksu marzyć i pracować dla dobra innych. Kolejny punkt. Lokale użytkowe, które są w blisku miasta, powinny mieć niższe czynsze lub być sprzedane tymczasowym najemcom. Kolejna rzecz. Utrzymać targowiska, nie likwidować targowiska. Drobny handel musi istnieć. Dalej, godziny pracy urzędów dogodne dla mieszkańców, także dla pracujących. Jak jesteś w pracy, nie możesz do urzędu, to jest bolączne. Dość prześladowań kierowców pracujących w firmach. Nie wolno stawiać słupków przy krawężniku, donic rośliny przy krawężniku, tak, że nie ma miejsc parkingowych. Firmy upadają, bo nie można w pobliżu zaparkować. No i jeszcze kolejna rzecz. Drobny handel na wektach. Artyści, kwiaciarki, bukiniści, drobne dzieła sztuki. To powinno być dostępne dla turystów. Uważam, że młodzi ludzie, zwłaszcza z kierunków artystycznych, powinni mieć możliwość dorabiania sobie legalnie w centrum. Drodzy Państwo, myślę, że ten kreatywny potencjał młodych osób, który podkreślamy przez swoich kandydatów, przedmówców, można wykorzystać na rzecz naszego miasta, na rzecz naszej wspólnoty, kształtować to samo obywatelskie podejście do tego, jak wygląda nasze miasto, co się w tym dzieje, można tą energię młodych osób zainwestować na rzecz miasta, stworzyć programy, w których chociażby takie młode osoby w okresie wakacyjnym, które chciałyby się przyczynić do ulepszenia tego, jak funkcjonuje nasze najbliższe otoczenie, a jednocześnie coś zarobić, mogłyby chociażby pracować przy usłudze e-mailów czy biletów elektronicznych, których Urząd Miasta bardzo potrzebuje. To są wszelkiego rodzaju informatory, chociażby kulturalne,
To jest też cały zasób danych, które miasto powinno udostępniać. Więc myślę, że tutaj miejsce dla młodych na pewno by się znalazło. I rolą samorządu jest też stwarzanie właśnie takich programów, które chociażby pokazują kierunek, w którym firmy prywatne mogłyby później działać i mogłyby też korzystać z tego kreatywnego potencjału młodych ludzi. A więc tak, jak najbardziej tego typu wspomagane działanie przez instytucje samorządu myślę, że byłoby dobrym rozwiązaniem. Bardzo. Przechodzimy do drugiego bloku, w którym będzie komunikacja w mieście. Nie tylko komunikacja miejska, zbiorowa, ale też samochodowa. Zgodzimy się pewnie wszyscy, że w ostatnich latach miasto znacząco się zmieniło i odmówiło tabor komunikacji zbiorowej. Mamy dzisiaj nowoczesne autobusy, nowoczesne trolejbusy. Natomiast uczniowie zwracali nam problem podczas rozmów, że trudno jest tą komunikacją się poruszać, na przykład jeśli ktoś mieszka poza granicami Lublina, czy to w Świdniku, czy w innych podlubelskich miejscowościach w gminach, które okalają Lublin. Uczniowie po ukończeniu 18 roku życia mają problem przede wszystkim tak z częstotliwością kursów, z ich punktualnością i po skończeniu 18 lat wolą zrobić prawo jazdy szybko, przesiąść swój samochód, bo jest wygodniej, jest szybciej dojechać do centrum. I moje pytanie jest takie, czy jak rozwiązać ten problem, jak sprawić, żeby komunikacja była szybsza, punktualna i dobrze, żebyśmy mieli dobrze jak to połączenie. To jest pierwsze pytanie. A drugie, czy przewidują Państwo jakieś ulgi albo ulgi, jeżeli chodzi o ceny biletów, to znaczy, żeby były jeszcze tańsze niż teraz są, tak jak proponują uczniowie, choć bezpłatne przejazdy, jak to jest w przypadku uczniów szkół podstawowych i wygłaszania gimnazjów. Teraz rozpoczęlibyśmy od Pani Magdaleny Róż. Przede wszystkim miasto musi stawiać na komunikację zbiorową, musi tę komunikację usprawniać i przyspieszać, bo to będzie służyć bardzo wielu grupom mieszkańców Lublina. To będzie służyć również tym, którzy będą musieli przyjechać do centrum samochodem. Tak więc sprawna, szybka komunikacja publiczna to jest coś bardzo ważnego i w to musimy inwestować i powinniśmy to przede wszystkim za pomocą systemu komunikacyjnego z stworzenia wyników pasów, wyprostowania linii autobusowych, na przykład stworzenia szybkich linii, szybkich kursów autobusowych między konkretnymi bardzo ważnymi z punktu widzenia chociażby właśnie uczniów punktami w mieście. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest promocja różnych środków transportu. Bardzo często młode osoby wybierają rower. Rower to jest środek transportu bardzo ważny z punktu widzenia zdrowia, rekreacji, też bardzo nowoczesny, bo będziemy w zachodnich miastach, że coraz więcej jest osób, które rower faktycznie wybierają. No to, żeby młode osoby miały faktycznie wybór, to znaczy, żeby mogły same zdecydować, czy lepiej jest dojechać samochodem, czy komunikacją miejską, publiczną, zbiorową, czy też na przykład właśnie samodzielnym rowerem. To sieć rowerowa może być spójna, muszą być też dobre warunki do bezpiecznej jazdy w centrum miasta. Także stawiamy również na inne środki komunikacji. I oczywiście, jeśli chodzi o ulgi, to tutaj też trzeba by się było zastanowić nad tym, to co Państwo podnosicie, że tylko część uczniów ma ulgi, a uczniów liceum tego nie mają, to też jest wielki problem. Także tutaj też nie wiem, czy trzeba by się było zająć. W pierwszej kolejności trzeba zmienić zarząd spółki komunalnej, która organizuje komunikację zbiorową. Skoro źle pracują, jest drogo i punktualnie i mówię co jeszcze. Ci ludzie na tym się nie znają i koniec. Jakie płacimy za to, mają to zorganizować, jak je mają lepsi. Druga rzecz, jak można mówić o transporcie zbiorowym w centrum miasta, skoro straciliśmy drogę właśnie tutaj z powodu powiększenia deptania. Ilość szlaków komunikacji się zmniejszyła, więc autobusy, zwłaszcza duże, nie mogą przyjeżdżać do Śródmieścia, więc ludzie jadą własnymi samochodami. Teraz trzeba zorganizować więcej darmowych miejsc parkingowych w centrum, na ulicy Krakowskiej, przed mieście, obok. Skoro to są sądy i ważne urzędy,
także uczelnie, ale powinniśmy miejsca darmowe na ulicy. Parkingi zamknięte, płatne, ale ulica za darmo. Skoro tak, nie można stawiać tak jak pod sądem okręgowym domic z drzewkami w miejscach parkingowych, czy parkometrów tam, gdzie jest miejsce parkingowe. Te domice trzeba przenieść na, tutaj właśnie, na plac, w którym zieleni ubyło po wycięciu tego wiekowego parkingu i zrobić jak najwięcej miejsc do parkowania przy prawieżnym. Za darmo. Komunikacja rowerowa to jest przyjemna rzecz, ale proszę mi powiedzieć, jak w Lublinie matka twojego dzieci z zakupami ma pojechać z Czechowa na czub roweru. No to i powiedzmy sobie, to jest dość ekstrawagancki pomysł, możemy to traktować jako rzecz marginalną. Ale jeżeli jesteśmy przy rowerach, to uporządkujmy tę sprawę, żeby nie było tak, że tam, gdzie jest największy ruch pieszy, ludzie poruszają się na rowerach zbyt szybko, dochodzi do kraks. Albo trasy rowerowe, tak jak tutaj też w jednej z moich uliczek, jest po prostu w stosunku do samochodów. Ja jeżdżąc prawie codziennie tamtędy, prawie wpadam na czołówkę z rowerzystą, ponieważ jest to sytuacja absurdalna. Tę drogę rowerową można poprowadzić w ulicę dalej, tutaj przy budynku nowego urzędu, tego miejskiego, wtedy nie będzie jechania na czołówkę. To są rzeczy, które rozwiną tylko ludzie, którzy sami się muszą przemieszczać od zawsze, a nie urzędnicy, którzy niejednokrotnie korzystają z usług zawodowego kierowcy. Dziękuję bardzo. Panie Kulesza. Dziękuję. Po pierwsze, organizacją transportu miejskiego nie zajmuje się miejska spółka, tylko jednostka budżetowa ZTM. Natomiast miejska spółka MPK zajmuje się tylko autobusami, naborem kierowcami. Natomiast to nie jest problem w ludziach zarządzających, chociaż też, bo MPK ma ogromne straty, jeszcze ogromne zadłużenie. Problem jest w systemie, to znaczy centralne zarządzanie gospodarką, czymkolwiek, nie sprawdziło się ani na poziomie państw, ani nie sprawdza się też na poziomie miast. 10 lat temu mieliśmy możliwość funkcjonowania prywatnych przewoźników, w których bilet kosztował złotówkę. Dzisiaj bilet jednorazowy kosztuje 4, ale załóżmy ten czasowy kosztuje 3,20, ulgowy złoty 60. Ale to dalej o wiele, wiele więcej niż mógłby kosztować. Myśmy dopuścili prywatną konkurencję. Nasz postulat Komitetu Kupi Zwolność Ludowcy Patrioci Ruchy Miejskie jest następujący. Udostępnić w formie opłaty miejskie przystanki dla prywatnych przewoźników. Bo nie dość, że płacimy jedną z najwyższych składek za bilety z miast wojewódzkich, prześciga nas tylko Kraków i Warszawa, to jeszcze do tego ogrom pieniędzy dopłacamy. MPK przynosi wielomilionowe straty, ma zobowiązania finansowe na poziomie 150 milionów złotych. To trzeba doliczyć do tego długu miejskiego, bo pewnie wszyscy młodzi ludzie będziemy musieli spłacić. Co więcej, rowerami są też skuteczne motocykle jednośladowe. Proszę bardzo, nasz postulat udostępnić buspasy dla jednośladów, tak by wchodów można było łatwiej pomykać. I trzecia kwestia. Myślę, że dużo pieniędzy wydajemy na pewne różne instytucje, wielkie budowle, które nie przynoszą rozwoju miastu. Natomiast jeśli chodzi o drogi, to na drogi nie można naprawdę oszczędzać, bo to jest ta kwestia, która przynosi rozwój. Kwestia chodców, jeżeli oszczędzamy czas, to oszczędzamy też pieniądze. Dziękuję bardzo. Mamy tutaj dwa oddzielne problemy. Problem komunikacji miejskiej wewnątrz Lublina oraz komunikacji miejskiej rozszerzonej na gminy ościenne, m.in. Świdnik, Zdrowie. I tak naprawdę sytuacja związana z tym, czy częstotliwość przejazdów autobusowych między Świdnikiem a Lublinem, Mełwią a Lublinem jest wystarczająca. No wystarczy, aby te gminy ościenne partycypowały w kosztach i na pewno będzie więcej tych połączeń, z tym, że proszę Państwa, chodzi o to, żeby te połączenia były wykorzystane na jak najwyższym poziomie, więc obłożenie ich musi być wystarczające. Jeśli Państwo jeżdżą tymi autobusami, to mają Państwo możliwość zauważenia, że są godziny, kiedy oczywiście jest dużo pasażerów, ale są godziny, kiedy jadą prawie puste. Natomiast jednym z naszych filarów programowych jest darmowa komunikacja dla studentów, czyli legitymacja studenta uczelni lubelskiej jako
bilet uprawniający do jazdy komunikacją miejską. Oczywiście zmniejszy to wysokość wpływów z tej branży, ale tym samym poprawi inne. Między innymi przepustowość miasta, stan ekologiczny, ponieważ samochody są jednym z głównych emitentów pyłów i gazów negatywnie wpływających na zdrowie. Więc są to zawsze naczynia powiązane. Z jednego trzeba niestety zabrać, aby w drugim było więcej. A zdrowie naszych mieszkańców i ich życie jest najważniejsze. Proszę Państwa, komunikacja miejska rocznie to jest około 160 milionów złotych. Skądś te środki trzeba wziąć. Granica 80 milionów w tej chwili to jest dotacja wprost z budżetu miasta, więc prawda ciurki oczywiście można, ale trzeba to robić w kontekście tego odpowiedzi na pytania, skąd musiał się na to środki. Zwolniliśmy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zwalniamy seniorów powyżej 65 roku życia. To, czego ewentualnie oczekiwalibyście Państwo, zwolnienia studentów w tej chwili, czy uczniów szkół średnich, w tej chwili trzeba zderzyć pod gościami drzewodów. Takich na dzień dzisiejszy nie ma. Studenci korzystają z usług, tak jak wcześniej korzystali. Mało tego, nawet jeśli przyjmiemy, że bilet jednorazowy jest tutaj droższy niż gdzie indziej, to bilety okresowe są dużo, dużo tańsze. I tutaj można w ten sposób rekompensować sobie bilet jednorazowy, który jest dostosowany do przypadkowego pasażera, bardziej niż do tego, co systematycznie kieruje. 15% przewoźników to są przewoźnicy prywatni, ale skończył się czas zbierania do tak zwanej czapki, tej złotówki. My mówimy, proszę bardzo, ale musisz funkcjonować w systemie. Dać takie parametry obsługiwania się, przemieszczania się komunikacją celową, które decydują o standardach komunikacji w mieście. W mieście będziemy mieli za 2 lata ponad 300 nowych zeroemisyjnych pojazdów, trolejbusów i autobusów, co oczywiście ma istotne znaczenie dla stanu środowiska, ma również istotne znaczenie dla budowania wizji miasta jako przyjaznego środowisku, ale również i innowacyjnego. Te autobusy z napędem elektrycznym, które w tej chwili mają ogłoszony kolejny przetarg, to będzie zupełnie nowa jakość komunikacji. Jeśli chodzi o komunikację metropolitalną, czy z tego obszaru funkcjonalnego, to już moja przedmówczyni powiedziała. Jeśli gminy będą chciały partycypować w tej komunikacji dotowanej, bardzo proszę, tyle ile trzeba, autobusu będzie skierowany do Świdnika, Obecznej lub Agnowa. Dlaczego ich nie ma? Albo dlatego, że w ogóle gminy nie chcą dopłacać, albo tak jak w Świdniku dotyczy to tej bardzo niewielkiej ilości głosów. Dziękuję bardzo, prezydencie. I teraz drugie pytanie z działu komunikacja, na które zwracali uwagę uczniowie. To jest zakorkowane centrum miasta, widać to szczególnie teraz, kiedy mamy więcej studentów w mieście. Te korki w centrum są znaczne, szczególnie w godzinach szczytu. Jaki pomysł macie Państwo na to, żeby odkorkować centrum Lublina? I te pytanie zaczniemy od pana prezydenta Krzysztofa Żuka. W ubiegłym roku szacowaliśmy wstępnie, ze studentami jechało około 20 tysięcy samochodów, które po miesiącu zniknęły z miasta i było drogę. No nie nauczymy wszystkich korzystać z komunikacji zbiorowej w tym pierwszym okresie, kiedy wszyscy wprowadzają się, organizują sobie życie na moto. To trzeba przetrzymać. Natomiast co do zasady, system płatnego parkingu, parkowania, który dzisiaj widać, już jest niedodatny. Czyli na płatnym parkingu też Państwo wzdłuż każdego przemieścia najczęściej zajdziecie w miejsc wolnych. Rozszerzyliśmy strefę płatnego parkowania z wyjątkami, bo troszczymy się też o przedsiębiorców, jest ta sytuacja również niewystarczająca. Ale z drugiej strony, jeśli popatrzycie Państwo na centrum spotkania kolegów, ja Państwu gwarantuję, że jak pójdziecie teraz, półtora piętra parkingu jest wolna. Mimo, że to jest najniższy, najtańszy parking w Lublinie. Bo nie chcemy, nie korzystamy z jakiegoś powodu z podzielnych parkingów. Jeśli zerkniecie Państwo po zamkiem, spółka pozwala prowadzić dla nas najtańszy parking na powierzchni, cały dzienny, również są wolne miejsca. A zatem jest to kwestia oczywiście inwestycji, ale też z drugiej strony pamiętajmy, że śródmieścia nie rozszerzymy. Trzeba umieć poruszać się w tym obszarze, korzystając ze środków transportu zbiorowego, czy generalnie mówiąc, mobilność na różnych środkach transportu i znajdując rozwiązania co do parkowania w tych obszarach, w których miasto, w którym jest to możliwe. I tutaj wracamy już do poruszonych tematów wcześniej, czyli zbyt dużej ilości pojazdów, czyli studenci zostaw pojazd w domu,
wsiadać do komunikacji miejskiej, jeśli aut będzie mniej, tym samym ten autobus czy trolejbus będzie poruszał się szybciej, szybciej dotrzeć, taniej, korzystając z naszego programu darmowe bilety dla studentów. Oraz niestety zarządzanie komunikacją miejską, ruchem miejskim będzie wymagało w najbliższych latach zmian, głównie w zarządzaniu ruchem. I do tego będziemy skłaniali programy skierowane m.in. do młodych naukowców, czyli do budżetu akademickim, aby m.in. młodzi zdolni naukowcy o nieszablonowym sposobie myślenia pomogli już istniejący na rynku inżynierom zaplanować realne zmiany w komunikacji i przepływie pojazdów. Dziękuję. Według raportu TomTom Lublin jest 12 najbardziej zakorkowanym miastem, ale nie w Polsce, tylko w Europie. W Polsce jest drugim po Łodzi. No to oznacza, że w kwestii rozładowania ruchu korków ponieśliśmy porażkę. Systemy, które miały być wdrażane, sygnalizacji świetlnej, nie funkcjonują tak, jak powinny. Widocznie infrastruktura Warszawy w obrębie Śródmieścia drogowa jest niewystarczająca. Według innych raportów nawet do 30% zatorów drogowych jest spowodowanych kierowcami, którzy szukają wolnych miejsc parkingowych. Dlatego jedną z propozycji w ramach Lublin Smart City jest zamontowanie, czy tak rozpisanie przetargu na operatora płatnych miejsc parkowania, by udostępniał w formie otwartych danych informacji, które miejsca w danym momencie są wolne. Tak by aplikacje mobilne mogły nas kierować na wolne miejsce i w ten sposób, żebyśmy oszczędzili ten czas, którym poruszamy się, szukając miejsca parkingowego, zmniejszyli korki. To jest jeden z kreatywnych pomysłów, który skutecznie funkcjonuje w wielu krajach Europy, takich jak Porto czy Amsterdam. Druga kwestia, parkingi. Niestety rozszerzanie stref płatnego parkowania. Jeszcze ostatnio posłowie, ja głosowałem przeciw, wprowadzili możliwość takiej dodatkowej strefy i wprowadzenia ogromnej opłaty. No to walka z kierowcami w centrum odbija się negatywnie na przedsiębiorcach i obniża wartość nieruchomości w Śródmieściu i też estetykę tych miejsc i poziom rozwoju gospodarczego. Więc ja tu przyłączam się do postulatu pana Mariana, by niestety z kierowcami w centrach nie walczyć, nie likwidować na siłę tych miejsc parkingowych. Dziękuję, pan Marek Kowalski. Tematu by nie było, gdybyście mnie państwo wybrali x lat temu, gdy kandydowano do Unii Polityki Realnej. Wówczas był pomysł budynku dużego, należącego wówczas do kolei na ulicy Okopowej, zamienienie na jeden wielki radosz. Wszystkie instytucje miejskie, administracje były w jednym miejscu, a ten budyneczek, w którym są klub nocny i dwa sklepy z alkoholem, przy Hebra miał być gigantycznym parkingiem piętrowym. Niestety państwo postanowili zagłosować na ludzi, którzy kombinują w kategoriach od wyborów do wyborów, a nie dla dobra mieszkańców Lublina. Nie unikniemy tematu. Musi powstać duży piętrowy parking. Gdzieś blisko centrum. Tam powinny być miejsca płatne, ale naprawdę solidne. Pierwszy raz pojechałem do Kanady, mój znajomy, choć pojedziemy do centrum w Toronto. No cholera, w te korki. Pojechaliśmy, żadnych korków nie ma, bo parking piętrowy ma kilkanaście pięter. A i na ulicy można stanąć, ale drożniej. W Polsce się nie da zrobić. Dlatego uważam, że każde miejsce parkingowe na ulicy powinno być odbudowane w różnych domnic, parkometrów, przekrawężnika i innych zadaniach drogowych. Jeżeli chcemy zaparkować w centrum i w tym celu jeździmy 5 razy dookoła Śródmieścia, to tworzymy korek w poszukiwaniu miejsca parkingowego. I tu każde miejsce jest na wagę złota. Inaczej się nie da. Mówili, że kierowcy nie przyjeżdżali, że było drożej. To jest po prostu utrudnianie życia mieszkańcom Lublina. Ja się na tym nie zgodzę. Dziękuję bardzo. I teraz zakończę pani Magdalena Łomuszyn.
Zrównoważony transport to jest jeden z głównych obszarów, w którym zajmują się ruchy miejskie i tak jak nasz Komitet Miasto dla Ludzi, Lubelski Ruch Miejski, zaproponowaliśmy kilka rozwiązań w tej sprawie, odsyłamy oczywiście do naszych różnych mediów, na Facebooka czy na naszą stronę, bo to były poszczególne rozwiązania. Natomiast takim ciekawym postulatem jest nadrzędna jednostka w Urzędzie Miasta, która godziłaby interesy zarówno kierowców, jak i transportu publicznego i mogłaby to w jakiś sposób uregulować, bo w tej chwili kompetencje do regulacji tych spraw mają różne jednostki w urzędzie. Także chcielibyśmy to skonsolidować, żeby na nowo przejść w tym ruchu w całym mieście. Jeśli chodzi o samo centrum, to oczywiście ono nie jest zgubne i będzie pewnie raczej dobrze było, by było raczej przystosowane do takiego poruszania się pieszego, czy poruszania się z użyciem tak zwanych urządzeń transportu osobistego. To są coraz popularniejsze, zwłaszcza wśród młodych, to są już na kolejki, rolki, dostorolki. Więc w tym celu oczywiście to nie tylko dotyczy młodych osób, bo jak popatrzymy na inne miasta, to skulają, korzystają też z wielkich firm i nie ma w tym żadnego wstydu, więc ten samochód można postawić właśnie w jakimś dużym parkingu zbudowanym w dzielnicy, gdzie jest na to miejsce. I do tego centrum albo dojechać komunikacją publiczną, która jest sprawna, która jest szybka, albo właśnie rowerem, bądź na takiej kolejnozy przykładowej. Także to są kwestie przyszłościowe, którymi można się zająć. Także jeżeli będzie zbudowana, a co już jest zapowiadane, strefa czystego transportu w centrum miasta, to te samochody też będą miały ograniczony wjazd do centrum miasta, dlatego warto się skupić już teraz na innych rozwiązaniach. Bardzo dziękujemy. Teraz chcielibyśmy lekko zmienić temat na bezpieczeństwo w Lublinie. Bardzo duża ilość osób zwróciła nam uwagę na to, jak niebezpieczne są okolice dworca PKP, PKS oraz miejsca nad Zalewem wieczorami szczególnie. Oraz, że bardzo często nie możemy się dodzwonić na Straż Miejską. Bardzo często jest również zaznaczony problem tego, że Straż Miejska i Policja nie reagują w przypadku zgłoszeń odnośnie pijanych osób. Co są w stanie nam Państwo zaoferować właśnie w tej kwestii? Zaczęlibyśmy od Pani Magdaleny, proszę. Na pewno Straż Miejska podlega pod kompetencje Urzędu Miasta, więc tutaj trzeba by było więcej poświęcić przykładem działaniom tej informacji. Natomiast jeśli chodzi o policję, to tutaj komendant policji podlega wojewodzie, więc sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Jako samorząd miejski można próbować zwiększyć monitoring, chociażby zwiększyć oświetlenie takich miejsc, które mogą być niebezpieczne. Ale myślę, że dużo ważniejszą kwestią są takie miękkie działania, nie tylko infrastrukturalne, ale to, o czym wspomniałam na samym początku. To znaczy wprowadzenie takiej atmosfery do miasta, która nie będzie dopuszczała gruźb czy zaczepek ze względu na chociażby odmienny, nietypowy, niestandardowy wygląd osób, które się pojawiają w dzielnicach. To jest rzecz bardzo ważna, bo niestety muszę tutaj sam przyznać, że mnie osobiście dotykają zaczepki związane z planowanym, a zakazanym w tej chwili maszyn wolności, więc to jest rzecz, która dotyczy bardzo wielu osób i z tym należałoby walczyć, chociażby w taki sposób, żeby nie ułatwiać osobom, które chcą szantażować inne osoby, mieszkańcy w tym mieście, takich kart, na których nie chciałbym. Dziękuję. Pan Marek Kowalski. No tak, tutaj delikatne kwestie. Pani chciała mieć prywatną ochronę na koszt podatnika, dlatego że ma pani takie poglądy polityczne. No to ktoś inny powie, no ja też. No ja mówię, ja nie chcę prywatnej ochrony na koszt podatnika. W moim programie jest jasne.
zmiana zadań Straży Miejskiej. Koniec prześladowania pań sklepami, koniec prześladowania pań, które sprzedają jakieś tam drobne produkty rolne, czy targowiska. Strasznie miejska ma pilnować porządku i koniec. Jeździć tam, gdzie się chwudę, jeździć tam, gdzie są burdy, jeździć tam, gdzie jest okolica, zasady niebezpieczne. I do tego jest Straż Miejska. Ja widzę Straż Miejską, która głównie zakłada klapy na kółeczka, w Śródmieściu oczywiście. Ja widzę Straż Miejską, która prześladuje panie sprzedające ruski przed świętym Mikołajem na Bentaku. To robi Straż Miejska. Tego być nie może. Straż Miejska to być policja lokalna, gwarantująca bezpieczeństwo. Wszyscy tu się zgadzają. Druga rzecz. To jest punkt mojego problemu. Jestem przeciwny sprowadzaniu do Polski, także do Lublina, dużych grup osób z innych krajów cywilizacyjnych, tam występujących pod hasłem uchodźcy. Już po Lublinie kręcą się duże grupki dżentelmenów, na studentów i nie wyglądają, zaczepiających także kobiety. I uważam, że tego robić nie wolno. Musimy zagwarantować wszystkim bezpieczeństwo, a tak zwani uchodźcy tam, gdzie są, stwarzają zagrożenie i, moi drodzy, na to sobie pozwolić nie możemy. Jak tę kwestię zaniedbamy, to nie będzie problem na zawsze. Dziękujemy. Jakub Kuleszyk. Podobne zagadnienie poruszę. Straż Miejska. Mamy dualizm, mamy policję, Straż Miejską, dzwonimy na jedno, dzwoni na drugie, jest wzajemna z psychologią, nie wiadomo, kto ma się zająć problemem. Proste rozwiązanie, zlikwidować Straż Miejską i pieniądze z tego tytułu przeznaczyć na dofinansowanie policji w zamian za określenie patrolów w danych miejscach najbardziej niebezpiecznych, które będzie policja prowadziła. To policja jest w stanie nas ochronić, żaden strażnik miejski nas nie ochroni, bo nie ma ku temu odpowiednich ustawowych kompetencji, ani odpowiedniego przeszkolenia. Druga kwestia, oświetlenie. Gdybyśmy zgodnie z moim postulatem wymienili oświetlenie z tego archaicznego na LED-owe, to zwiększyłyby się parametry świetlne i naprawdę mielibyśmy bardziej oświetlone dzielnice i o połowę mniejsze nawet zużycie prądu, więc ogromne oszczędności. Jeśli chodzi o oszukanie imigrantów, jest problem w tym, że są w Lublinie programy asymilacji imigrantów, ale te programy są prowadzone bardzo często przez organizacje, które powszechnie krytykują polską kulturę, polskie społeczeństwo. Ja bym wolał, żeby taką asymilację kulturową zajmowały się organizacje, które na co dzień są dumne z polskiej kultury i zajmują się promocją polskiej kultury. Tak, osoby, które tu przyjeżdżają, czy w celach zarobkowych, czy po to, żeby studiować, poznały zasady, tak jak na przykład szacunek do kobiet. Takie zasady, które w Polsce zgodnie z kulturą, nie tylko prawem, obowiązują. Strefy spożycia alkoholu niskoprocentowego. Jest taka ustawowa możliwość, niestety w Lublinie takich stref nie ma. Jestem za tym, by w drodze konsultacji społecznych utworzyć jedną, dwie takie strefy, żeby było wiadomo, gdzie można spożywać alkohol niskoprocentowy. Pójść na piknik, napić się wina, pójść napić się piwa. Tak to w całym mieście chyłkiem każdy próbuje ten alkohol spożywać. Policja nie wie, na które miejsca szczególnie zwracać uwagę, tylko byłoby wiadomo, gdzie można pod chmurką legalnie napić się piwa. Dziękuję. Dziękuję. Te miejsca, które Państwo wymienili, więc dywaloce, wieczorne spacery przy zalewie, to są miejsca anonimowe i takie będą już zawsze. Więc zawsze będą niestety potrzebowały interwencji i to w rozmarzonym zakresie zarówno Straży Miejskiej, jak i Policji. Aby odblokować tą ilość niezbędnych funkcjonariuszy, aby rzeczywiście te miejsca anonimowe były bezpieczne, niezbędne jest bezpieczeństwo w innych częściach miasta. I to jest jeden z naszych programów. Jesteśmy bezpieczni, bo się znamy, czyli programy skierowane do dzielnic. Są to programy sportowe, programy kulturalne, decentralizacja sportu właśnie w tych miejscach, głównie prowadzone przez fundacje i stowarzyszenia i powodujące przede wszystkim to, że jesteśmy w tych miejscach bezpieczni, bo nie jesteśmy anonimowi. Tym samym chronimy siebie nawzajem, swoich sąsiadów, dzieci swoich sąsiadów i nie potrzebujemy aż tak dużej interwencji Straży Miejskiej i Policji. A tym samym ci funkcjonariusze mają czas i mają wolne siły do interwencji i zwiększonej ilości patroli w miejscach anonimowych. Dziękujemy. Teraz pan Krzysztof Żyk. Szanowni Państwo, Straż Miejska oczywiście nie rozwiąże wszystkich problemów, ponieważ ustawowo ma ograniczone kompetencje, ale ma
między innymi te zadania, których niestety i nie może wykonywać policja, między innymi ogromna ilość takich porządkowych związanych z czystością miasta, ze spalaniem śmieci w tej chwili, czyli zagrożeniem smogowym, czy generalnie porzuconym mieniem itd. W przypadku tych zmęczonych życiem osób na starym mieście musi być zebrana policja, by ich wywiozła do istniejącego centrum na północnej. Straż w tym zakresie ma też ograniczone kompetencje. Więc musi być i policja, i straż. I jedni, i drudzy mają tutaj coś do wykonania. W tej chwili patrole ponadnarodowe policji co roku absorbują 300-350 tysięcy środków z naszego budżetu i są kierowane tam, gdzie rady dzielnic wskazują, bądź dyrektor Centrum Zarządzania Kresowego. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to oczywiście monitoring. Nie wiem, czy Państwo jesteście świadomi tego, że jest ponad 400 kamer zainstalowanych w głównych ciągach komunikacyjnych. Jak widzicie, z zamku aż do Uniwersytetu Marii Polskiej jesteście prowadzone kamerami. W Ogrodzie Saskim jesteście w stanie, jakbyście patrzyli na monitor, zobaczyć, która jaką gazę używa. Czyli nasz mówiąc o rozdzielczość kamery jest duża. Czy mamy dokładnie więcej? To jest kwestia również tego sporu o nadużycia w tym zakresie, ale rzeczywiście system monitoringu jest też ważny. Dworzec PKP i PKS zmieni się po inwestycji. W tej chwili przygotowana została dokumentacja i w grudniu powinna być podpisana wstępna umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na finansowanie dworca metropolitalnego przy PKP. To będą radykalne zmiany, a to z kolei pozwoli zlikwidować dworzec autobusowy przy Tysiącleciu. Będzie tam tylko dworzec przesiadkowy, 8-10 stanowisk do przyjmowania i wysiadania, zwłaszcza tych, którzy tutaj się uczą, czy przyjeżdżają do pracy. No i oczywiście kwestia uporządkowania tego terenu, bo też muszą być inwestycje. I ostatnia rzecz, chciałem tylko powiedzieć, że programy edukacyjne w szkołach, które budują tolerancję i edukują na okoliczność bezpiecznego zachowania, też są realizowane przez organizacje pozarządowe. Dziękuję bardzo. Przejdziemy teraz do kolejnego pytania. To będzie Zieleń w mieście i zaczniemy od tematu, który od miesięcy, nawet może lat, bardzo mieszkańców interesuje. To są Górki Czechowskie i przyszłość tego terenu. Wiemy, że dziś on należy do tego właściciela. Natomiast miasto ma różne możliwości i narzędzia, żeby na górkę pozwolić na zabudowę, na tą zabudowę nie pozwolić. I chcielibyśmy poznać, jak Państwo widzą przyszłość Górek Czechowskich. To będę pytać, jeżelibyśmy od pana prezydenta Krzysztofa Żuka. To ja tak widziałem optymistycznie, patrzyłem na to, natomiast teraz tego optymizmu mam zdecydowanie mniej, ponieważ nowa specustawa do Sejmu uchwalił artykuł 5 ustęp 4, który mówi wyraźnie, że te tereny, które w przeszłości były wykorzystywane jako tereny kolejowe, wojskowe, produkcyjne, usług pocztowych, a obecnie te funkcje nie są na nich terenach realizowanych, mogą być terenami, czy ta działalność w zakresie budownictwa mieszkaniowego może być podejmowana w trybie, które jest niezależne od zapisu planu, zapisu studium, w trybie, który nie przewiduje konsultacji społecznych, a jedynie przyjmowanie uwag przez mieszkańców w trybie niezwykle przyspieszonym. Czyli inaczej mówiąc, macie Państwo opisane w tej ustawie procedury, które nawet w przypadku skargi kasacyjnej przez NSA 2 miesiące od jej wniesienia, WSA 2 miesiące od jej wniesienia. To jest coś niezwykłego, jak na praktykę sądowniczą. Ale to oznacza, że inwestor dzisiaj tak naprawdę może realizować te swoje działania, nie oglądając się na to, co zapisujemy w studium, czy później w planach. Wydział Planowania przedstawił i dwukrotnie wykładał projekt studium, w którym buduje się kompromis, ile zabudowy mieszkaniowej, ile zabudowy usługowej, a oczywiście również ile hektarów na ten park naturalistyczny, który ma swoją koncepcję autorstwa Bolesława Zemacha. Jak się dalej to potoczy, zobaczymy. Górki Czechowskie wymagają kompromisu. Nie ma sytuacji zero-jedynkowej. Na ten kompromis można się zdecydować, być może dłużej dyskutując, dlatego też została wydłużona dyskusja i myślę, że wcześniej niż koniec pierwszego kwartału nie zakończy się. Przyszłego roku. Dziękuję bardzo. Teraz pani Janu. Planowanie wewnętrzne miasta architektoniczne jest bardzo trudne. Trzeba za każdym razem pamiętać, że budowa nowych mieszkań jest jednym z priorytetów miasta, aby miasta mogło się rozwijać
jakby był ciągły napływ mieszkańców. I jest bardzo trudne do wyważenia, ile rzeczywiście potrzeba terenu na zabudowę, a ile na rekreację, ile na tereny zielone. I jest to bardzo trudne, szczególnie przy negocjacjach z deweloperami. Niestety, my Polacy jesteśmy bardzo często na siłę broniącymi swoje poglądy. I niestety to w przypadku dużych miast, takich jak Lublin, musi się zmienić. Poza tym, proszę Państwa, mamy coraz trudniejszą zabudowę, czyli przewiększanie Lublina jest coraz trudniejsze. Mamy coraz częściej sytuacje zagrażające zdrowiu mieszkańców, czyli zalegający smog. Wpływa na to wysoka zabudowa oraz zabudowa naturalnych ciągów wentylacyjnych, czyli wąwozów i terenów pełnych drzew. Więc niestety, ponieważ musimy się w tym momencie zmieniać, aby sytuacja ekologiczna miasta się nie pogorszyła, tym samym oprócz terenów na zabudowę mieszkaną, trzeba również zaplanować tereny zielone, które będą ulicami miasta. Ja interweniowałem w sprawie Górek Czechowskich na przełomie 2016-2017 roku. Wysłałem do Najwyższej Izby Kontroli pismo, wniosek o zbadanie. Po pierwsze, kwestii prywatyzacji tych ziem. Niestety nie odbyła się ona w formie licytacji, przetargu, tak, żeby osiągnąć najwyższą cenę, tylko w zaciszach w Warszawie pozostała podpisana umowa bez tutaj jakiejkolwiek możliwości ze strony mieszkańców czy władz miasta, by się tym zająć. Druga kwestia, na mojej stronie internetowej, proszę, apel, jest to pismo, można się z nim zapoznać. Druga kwestia, sprawa ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i sprawa zmian tego planu. Sprawa jest kontrowersyjna, ponieważ jeżeli jest ustalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to ja, kupując działkę w okolicach Górek Czechowskich, wiem, czy ktoś może wybudować blok, czy nie może wybudować tego bloku. Ja się z tym miejscowym planem liczę. I zmiana planu pod dewelopera po tym, jak zostały zakupione te ziemie w ramach innego planu, przypomina mi sytuację zakupu gruntów rolnych i odrolnienia ich po zakupie. No jest to sytuacja niekorzystna dla okolicznych mieszkańców, a korzystna dla danego dewelopera. Jest ogromne ryzyko, że decyzja o zmianie miejscowego planu czy prowadzenia studium o innych warunkach będzie podjęta w zaciszu gabinetów wbrew mieszkańcom. Na takie kontrowersyjne sytuacje jest proste rozwiązanie. Demokracja bezpośrednia, sprawdzone w Szwajcarii. Dlatego proponuję w ramach corocznego Lubelskiego Dnia Referendalnego takie sprawy rozwiązywać. Koszt takiego referendum jest mniejszy niż roczna pensja jednego z prezesów miejskich spółek, więc naprawdę niedużo. Myślę, że wszyscy mieszkańcy Lublina powinni się w tej sprawie wypowiedzieć, bo zabudowa kanałów napowietrzających będzie wpływała na zdrowie i świeże powietrze nas wszystkich. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie Kowalski. Ten problem ma już blisko 30 lat. Zmienił się właściciel terenu i dalej sytuacja patowa. Uważam, że ten teren, taki bardzo nienaruszony ekologicznie, powinien być zachowany na maksymalnie dużym obszarze. Tam żyje mnóstwo różnych fajnych zwierząt, mnóstwo mieszkań w pobliżu, a jeżeli będą zostały wypędzone, to pójdą gdzieś w osiedla. No niestety, zwłaszcza szczury, tego też nie możemy nie brać pod uwagę. Jeżeli zabudowa niewysoka, najwyżej czteropiętrowa, wyłącznie na obrzeżach tego terenu od strony ulicy Wilnowej. Nie pchać się głębiej. Tyle. Ale jeżeli mówimy o parku, moi drodzy, że ma to rozwiązać sytuację, to ja też przestrzegam przed robieniem jakiegoś parku. Dlaczego? Bo jeden park tam zrobiono. Ulica Zawięcona, 7 milionów złotych. Proszę bardzo, droga do nikąd prowadzi, czyli do tego parku dojść nie można. Było otwarcie niedawno, huczy. Skarpa spłynęła po deszczu. Deszcz popadał, wszystko spłynęło. Łącznie z roślinnością. Ścieżka rowerowa. Spłynęła, nieutwardzona, ze żwiru. Czy mamy tą próbkę terenu? Bardzo proszę pokazać Państwu. Ścieżka rowerowa, usypana na pagórku i zakręcie, została wykonana z takiego czegoś, co w zasadzie nadaje się na piasek, na droga do kubek. Niedługo mieszkańcy Malinowszczyzny, Bandurmowi, posiadacze kotów, darmo zapewnić sobie mnóstwo tego kruszywa.
Proszę bardzo, kto rwając jedzie z takiej góry, z takiego żywiołu, to się zabije, bo obok są kamienne schody. Kolejna ilustracja. Pani pozwoli, to jest materiał chyba interesujący. Kamienne schody zasypane tym pięknym kurzywem po deszczu. Chcecie takiego parku? Zabijecie się. Sentencja filozofa. Jakiego? Arystotelesa. Zapadła się po deszczu, dziura się zrobiła po wodzie. Arystoteles się wstydzi. Dziękuję bardzo. Przepraszam. Kolejne dzieło deszczu. Jeszcze jedna taka ścieżka, bo to jest dokładnie jak z tygodnika Karuzela wychodzącego z zakopu. Piękna kamienna droga i polna droga. Ale wiecie, gdzie prowadzi ta polna droga od kamiennej drogi? Do osiedla mieszkaniowego. Czyli do tego parku nie można pójść kamienną drogą. Żeby dojść do kamiennej drogi, trzeba pójść polną drogą. Tak się w Polsce w Lublinie robi parki za grube pieniądze. Także niech te górki zostaną jak są. Dziękujemy bardzo. Ja się bardzo cieszę, że nagle się odwiadłem, bo zobaczymy sojusznik Góry Czechowski, pan Czechowski, pan Maria Kowalska. Ja tam mieszkam w pobliżu, proszę mnie nie dziwić. Gdzie pan był, konsultowaliśmy z studią i próbowaliśmy z mieszkańcami, spotkania, próbowaliśmy z mieszkańcami obronić te tereny. Panie komisarzu, minister psychologiczny. Ale nie trzeba tego powiedzieć. Więc proszę, nie kłamsz. Chciałam powiedzieć, że wśród tych osób, które najbardziej walczą o górnicze polskie, wśród tych osób, które są związane z chociażby środowiskiem górnicze polskie Wiecznie Zielone, czy z Porozumieniem Obrony Lublina, czy obecnie Narodową Wojskową, są osoby, które stanowią od nas list z Komitetu Miasta dla Ludzi Lubelskich Ruch Miejskich. Także jeżeli Państwo, to są osoby, które walczyły od kilku lat, walczą o zachowanie terenów Górek Czechowskich, które podkreślają walory tego terenu i które naprawdę są bardzo zachowe w tym, co mówią i wiedzą. I dzięki którym w ogóle ta dyskusja na temat tego miejsca się rozpoczęła, dzięki którym ta dyskusja trwa i tacy niespodziewani sojusznicy, jak pan Kulesza czy pan Kowalski się pojawiają. Pani wiesz, bardzo, że pani mówi, że nie będzie bardzo się cieszymy. Pan przewodniczący też się myli w kwestii tego, że nie można zabezpieczyć w tej chwili Górek Czechowskich. To jest bardzo złe prawo, ale można zabezpieczyć chociażby ten teren właśnie poprzez studium, nie przez plany zagospodarowania, ale poprzez studium. To po pierwsze, a po drugie poprzez uchwalenie miejskich standardów urbanistycznych. To jest też coś, co ruchy miejskie robią we wszystkich miastach. Tam, gdzie ruchy miejskie dostały się do Rady Miasta, robią to, uchwalają miejskie plany, miejskie standardy urbanistyczne, tak się nazywają te dokumenty i te dokumenty właśnie pozwalają kontrolować sposób zabudowy. Przepraszam bardzo, krótkie sprostowanie, zupełnie nieadresowane do tych osób, ale żebyście Państwo wiedzieli, jaki jest stan prawny. Mogę? Jedno zdanie. Jedno zdanie. Jak najbardziej. Tylko muszę mikrofon poprosić. Dobrze, zrobimy. Każdy z kandydatów na pewno będzie miał w takim razie pół minuty, każdy będzie mógł pokazać, co tylko będzie chciał, będzie mógł pokazać zdjęcia. Także pół minuty na końcu dla Państwa. Ale to nie wynajmniej o to chodzi. Tak, ale to pół minuty na koniec każdy z Państwa ekstra dostanie. I teraz przechodzimy do kolejnego pytania. I spytałbym się Państwa, jaki macie Państwo plan na Park Ludowy? Głownie pod zamkiem, czy chcecie Państwo to jakoś rewitalizować, zmieniać, czy tak jak teraz na przykład na Głowniach jest to często teren imprez masowych też. Co Państwo chcecie zrobić z tym terenem? Zacznę od tego. Jeśli chodzi o słowo rewitalizacja, to bardzo często to się pojawia w kontekście terenów przyrodniczych, to jest błędny kontekst. Tutaj trzeba mówić raczej o rewitalizacji, o przywróceniu tych terenów zielonych, przywróceniu ich do życia, ale nie w sensie takim jak jest rewitalizacja, jak w ustawie jest zapisane, bo rewitalizacja raczej dotyczy tkanki miejskiej. Więc to jest jakby inna sprawa. Natomiast jeśli chodzi o Park Ludowy, to bardzo ważną kwestią jest jego dostępność. Przede wszystkim należałoby zadać, to nie dotyczy tylko Parku Ludowego, to dotyczy również tego słynnego parku, który pan Mariusz pokazał tutaj wcześniej.
nowe miejsca również nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. To jest bardzo duży problem w Lublinie. Do parku ludowego nie da się wjechać wózkiem dla osoby z niepełnosprawnością z żadnej strony. Więc tutaj trzeba było zwrócić uwagę przy jakichkolwiek działaniach właśnie rekultywacyjnych, przywracających te tereny zielone mieszkańcom, żeby nie tylko inwestować w urządzenia rekreacyjne, nie tylko odświeżać tereny, ale też udostępnić je wszystkim osobom. Bo to nie dotyczy tylko osób z niepełnosprawnością, ale dotyczy też osób, którym na przykład zdarzyło się nieszczęście i powołano sobie, chociaż każdego z nas może podskodować. To jest jedna sprawa. Natomiast jeśli chodzi o Połonia, to też wypadałoby tutaj trochę odświeżyć ten teren. Natomiast myśmy byli bardzo przeciwni temu, żeby robić tam jakieś wielkie nowe inwestycje, bo po pierwsze to są koszty spore, niekoniecznie uzasadnione, a po drugie historycznie uzasadnione jest, by zostały tam tereny drabiaste, nawiązujące do tego, że wcześniej były tam paskiska, by tam wolne tereny, to jest też teren, który nie zapewnia, że Parę kredytowy już był wielokrotnie remontowany za mojego życia. Problem jest w tym, że tam jest grunt niestabilny, więc to płot. Jednokrotnie po zimie tam jest, utrzymuje się woda przez wiele tygodni. I mówiąc krótko, tam żadnych inwestycji trwałych nie warto robić. Te budynki tam futbolskich jakoś jeszcze się trzymają, aczkolwiek mamy sygnały, że stadion, arena, coś tam się dzieje, powiedzmy sobie niepokojącego, bo szyby pękają same z siebie. Ale pójdźmy tak dalej. Dolina Rzeki Bystrzycy. Tam rzeczywiście można coś zrobić po sąsiedzku. Ja uważam, że tak jak było przed wojną, przed po wojnie, że tam były raczej takie miejsca rekreacyjne. Kajaki, miejsca do kąpieli. To starsze roczniki pamiętają. Warto jednak ten odcinek Bystrzycy przebiegający od Politechniki, powiedzmy, przez centrum, dostosować do potrzeb jakiegoś takiego cywilizowanego wypoczynku, by tam jakieś krzaczowe trawa i oprócz wędkarzy, to nikt nie ma zbytniego pożytku. To na pewno trzeba zrobić i to mam w swoim programie. Jeśli jesteśmy przy sprawach zielonych, to powiedzmy tak. Podkreślam kwestię wygody dla właścicieli psów w osiedlach mieszkaniowych. W każdym osiedlu musi być wybieg dla psiaków ogrodzony, bezpieczny. Mówimy tutaj o osiedlach takich, powiedzmy, gdzie są bloki. Nie dotknęliśmy kwestii sortowania śmieci. Popadamy na absurd. Sprawy mieszkania trzeba będzie niszczyć pojemników na to, moje drodze. Poczekaj, ma niż o Słucham? Jeśli chodzi o Błonia, to ja prywatnie pomysłu nie mam. Więc ten program, daj pomysł, dostaniesz w Polsce, cały czas jest otwarty. Czyli rozumiem Błonia i pan to dostanę tak, jak jest. Nie, czekam na pomysły, ale w parku ma nie wybudują budynków mieszkalnych. Dziękujemy i proszę o głosowanie, jak pan leży. To na początek sprostowania do tego, co mówiła nam kandydatka pani Długosz. Otóż, jeśli chodzi o kurki czechowskie, no to pani nie było na konferencji prasowej z mieszkańcami, którą robiłem tu 2 lata temu. Natomiast jeśli chodzi o osoby zaangażowane, tę konferencję robiłem na przykład z panem Andrzejem Filipowiczem, który cały czas się tym tematem zajmuje. Ale jeśli chodzi o osoby, które startują, jest też Andrzej Gruber, który też jest współzałożycielem Stowarzyszenia Obrony Kurek Czechowskich, startuje u nas na liście. Więc no, to nie jest tak, że ktoś ma monopol na pewien temat. Ja się bardzo cieszę. Więcej osób będzie w tej sprawie walczyło, tym większa szansa na sukces. Jeśli chodzi o Błonia, ogromny problem. To może być wśród młodych osób troszeczkę niepopularne, ale to powiem. Wiele mieszkańców, zwłaszcza ze śródmieścia, ze Starego Miasta w zasadzie, narzeka i zgłasza problemy z bardzo głośnymi imprezami masowymi, które się odbywają. Konserwator zabytków też zwraca uwagę na stan kamienic w przypadku koncertów, które się na placu zamkowym odbywały. Jeśli chodzi o koncepcję na Błonia, ja mam taki pomysł, by troszeczkę, nie mówię budować wielki park, ale troszeczkę te miejsca odświeżyć, ustanowić tam na przykład w ramach konsultacji społecznych strefę do spożywania alkoholu niskoprocentowego, tak żeby można było na piknik wybrać się
Natomiast koncertów bym w tym miejscu nie organizował z troski o mieszkańców okolicznych. Te koncerty przeniósłbym w trochę mniej zaludnione, rzadziej zaludnione miejsce. Dziękujemy. Katarzyna też czwarte na pewno poruszyła i pani Renę proszę Państwa, na świecie istnieje wiele rodzajów parków. Te, które są bardzo zagospodarowane, wręcz odmienniki. Oraz parki, które są utrzymane w takim dzikim stylu, które są bardzo popularne na świecie. Między innymi w Londynie są specjalnie utrzymywane w taki sposób, aby były rozbudowane, na przykład jeżdżymy poziomki, aby mieszkańcy mogli zobaczyć, jak rzeczywiście wygląda naturalna roślinność, właśnie tak utrzymana. Ja uważam, że Park Ludowy jest właśnie fantastycznym miejscem do tego, aby stworzyć taki park. Sam park jest pewną perełką Lublina, dlatego że żyją tam unikatowe gatunki flory i fauny, na których prowadzone są obecnie, zresztą nie tylko teraz, ale i wcześniej, badania właśnie pod tym kątem, tej unikatowości. I właśnie pod tym kątem trzeba ten park rozwijać. Oczywiście trakty komunikacyjne utrzymane w dobrym stanie, przystosowane wejścia i wyjścia dla osób z problemami w poruszaniu się, oraz tym samym również dla rodziców, dzieci, czyli mam z wózkami i tam ojców z wózkami, nie będziemy tutaj rozdzielać własnym wózkiem, będzie jeszcze do parku, ale ten park raczej w formie oczywiście kontrolowanej, ale dzikiej. Natomiast Błonia są bardzo dobrym miejscem do imprez dla mieszkańców, nie tylko tych głośnych wieczornych, ale również festynów rodzinnych dla rodzin i dzieci. Oczywiście wymaga całego procesu odnawiania nawierzchni zielonej, podobnego zadrzewiania, dlatego że drzewo stan jest już często zagrażający, ale jednak pozostanie w formie trawa zielona, niska oraz zabieczona. Nie spodziewałem się, że Państwo nie będziecie zorientowani w tych tematach inwestycyjnych naszego miasta, przyjąc dokumentację. Park Ludowy ma dokumentację, jest dwa przetargi unieważnione, teraz jest trzeci przetarg i liczymy na to, że może wyłonimy firmę, która zechce wykonać tę dokumentację. To jest park dla całych rodzin z atrakcjami dla lokaczy, dla biegaczy, dla tych, co lubią na ścierkowskim koku. Wspina się od strony parku, jest oczywiście Pogarski mówił również i miejsce dla kajakarzy i tak dalej. Dokładnie możecie Państwo obejrzeć na stronach internetowych. Jeśli chodzi o Błonia, dokumentacja jest wykonana przez naszą obecną firmę. Będzie realizowane w roku przyszłym, więc tutaj mówimy o czymś, co już się dzieje. To, co jest interesujące, to że konsultacje, które były i w jednym, i w drugim przypadku, pokazały, że nie ma tutaj sporów, nie ma emocji. W tych dwóch projektach jest akceptacja dla tego, co będzie robił. I krótkie sprostowanie do tego wszystkiego. Przedstawiciel Kukiz 15 mówi o zaciszu gabinetów, o jakimś braku transparentności, więc dodajmy, mówi to w odniesieniu do Agencji Mienia Państwowego. W czasach, kiedy prezydentem Lublina był Andrzej Kruszkowski, ta agencja sprzedała ten grunt. Więc trzeba nie przypisywać do dnia dzisiejszego, po pierwsze. Po drugie, jeśli decyzje o zmianie planu zapadają w ciszy gabinetu, to polecam ustawę o planowaniu przestrzennym, która jest uspołeczniona i pokazuje, jak długo są konsultacje i procesy negocjacyjne, na dodatek Rada Miasta zatwierdza. Nie ma możliwości uchwalenia decyzji w ciszy gabinetu. I ostatnia rzecz, czy wybierzcie się Państwo na Zalewcowo i zobaczcie sobie ten plan. To, co spływa, wynika z tego, że nasadzenia były we wrześniu, bo wcześniej nie można było wypadać, bo była susza, a deszcz się zrobi. To, co zrobi, zostanie to poprawione wobec Ambarasu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego bloku zagadnień, to jest estetyka w mieście. Tutaj uczniowie z 3 liceum Ogólnokształcącego zwrócili nam uwagę m.in. na kwestie billboardów świecących. Jest takich miejsc w Lublinie kilka, m.in. okolica Zamku, Aleja Tysiąclecia czy Aleja Kraśnicka. Tych billboardów jest tam naprawdę mnóstwo.
Miasto dostało takie narzędzie jak ustawa krajobrazowa kilka lat temu, która pozwala na porządkowanie pewnych obszarów miasta. Dlaczego nikt jeszcze z tych narzędzi nie skorzystał? I jak kwestie właśnie takich miejsc, które szpecą, które są po prostu brzydkie, w mieście naprawić? I zacznijmy teraz od prezydenta Krzysztofa. Tu nie ma sporu. Ta uchwała powinna być podjęta, nie została podjęta z dwóch powodów. Jasności prawnej i te miasta, które tę uchwałę podjęły, mówimy o uchwale tej krajobrazowej, czy wykorzystującej ustawę krajobrazową, mają dzisiaj problemy z integracjami. Tutaj dodajmy jeszcze, że są czynne umowy tych, którzy mają te wychody czy miejsca, w których ta reklama ma miejsce. Uchwała będzie skierowana do prac nowej rady już oczywiście po wyborach, jak rada zostanie wyłoniona. Myślę, że w przyszłym roku na wiosnę będzie przyjęta. Co do porządkowania przestrzeni miasta, to nie tylko Śródmieścia, bo dotyczy również dzielnic. Proszę zobaczyć, jak wygląda Wileńska. Tu jest sytuacja o tyle też trudna, że jeśli to dotyczy przestrzeni miejskiej, publicznej, to ta uchwała będzie skuteczna. Jeśli na terenie prywatnym, to nie. Ograniczenia tutaj mniejsze czy większe będą, ale te działania powinny być podejmowane w pierwszym etapie, tam gdzie jest to możliwe. Jeśli mówimy o zaświecaniu billboardami i reklamami. Dziękuję bardzo. Niestety reklamy są nieodzownym elementem biznesu. Chodzi tylko o to, żeby były na tyle estetyczne i umieszczone w takich miejscach, żeby nie psuły wizerunku miasta, nie psuły wizerunku zabytkowych obiektów oraz działków, które są reprezentacyjne dla naszego miasta. Jednak proszę Państwa, jeśli ktoś prowadzi jakąś firmę, działalność lub mały biznes, bez szyldu niestety będzie nieodnajdywalny. Wszystko zależy od tego, w jakiej formie szyld będzie, w jakiej będzie wielkości i w jakim standardzie estetycznym. Coraz więcej szyldów jest wykonanych w sposób artystyczny, piękny. Jest to oczywiście nowy rynek dla naszych obecnych artystów, również studentów. I na to głównie chciałabym zwrócić uwagę. Reklama nie zawsze musi być brzydka. Lepiej jednak będą takie części miasta, szczególnie te, które są na obrzeżach i w których jest bardzo dużo firm, hurtowni, które niestety będą nadal wyglądały podobnie jak wyglądają, ponieważ te reklamy tam będą obrazować to, co się właśnie w tym miejscu dzieje. Dziękuję bardzo. Pani Kulesza. Następnie chciałbym zadeklarować, że ja nie szpecę miasta, nie jestem na żadnym billboardzie, także mogą Państwo spokojnie, nie odpowiadam za te setki twarzy, które widzicie codziennie na ulicach. Z prostego powodu, szkoda Państwa pieniędzy, szkoda pieniędzy, które płacimy w podatkach, w subwencji partyjnej, z których bardzo często te billboardy są finansowane. Druga sprawa, coś, co jest szczepące, bardzo często te billboardy tak naprawdę ozdabiają, ponieważ bardziej szczepący jest fatalny stan kamienic, zwłaszcza w Starymieście, Śródmieściu. Dzisiaj przedstawiliśmy propozycję rozwiązania tego stanu rzeczy. Dlaczego kamienice są w fatalnym stanie? Bardzo często jest to związane z trudną sytuacją własnościową. Bardzo często nie ma właściciela, ale właścicielem jest miasto, jest to mieszkania komunalne. Czyli mieszkańcy nie dbają o wygląd tych kamienic, nie inwestują w remonty. Mieliśmy sytuację zawalenia się takiej kamienicy przy Lubartowskiej 45. Proponuję zatem, by wprowadzić ulgi na wykup tych mieszkań komunalnych, w zależności od lat, ile dani mieszkańcy tam mieszkają. Proponujemy, by taka ulga wynosiła 20% plus 2% za każdy rok zamieszkania. Czyli jeżeli ktoś mieszka 30 lat z rodziną w danej kamienicy, to będzie mógł wykupić ulgą 80%, stać się właścicielem, zawiązać wspólnoty, decydować o jakie i kiedy remonty się odbędą, zmienić wizerunek naszego miasta właśnie z obrabanych kamienic, na których są billboardy z hasłami zobacz efekty na wyremontowane fasady. I druga, to może tylko ciekawe. Pan jeszcze coś?
Pan Marek Kowalski. Myślę, że intencją zadającego pytanie nie było obrażenie niektórych uczestników wyborów. Oczywiste. Ja myślę, że problem jest trochę inny. Wiele firm na przestrzeni tych ostatnich 30 lat jakieś reklamy wieszało, potem bankrutowało, przeniosło się. Czasem jest tak, że przed 200 reklamy wisi, tej firmy dawno nie ma. To trzeba to aktualizować. I myślę, że warto poprosić Radę Dzielnic, żeby jednak dokonały też takiego przeglądu na swoim terenie, gdzie jakieś reklamy są nieaktualne i tutaj myślę, że służby miejskie powinny zrobić jakiś porządek, żeby nie mylić osób, które chcą skorzystać z usług nieistniejącej firmy. To oczywiste. Ja nie widzę powodu, żebyśmy szczególnie narzekali na jakość reklam, zwłaszcza tych wielkopowierzchniowych, ponieważ dokładnie takie same są inne miasta w Polsce i za granicą. Dziękujemy. Pani Bogusz. Ruchy miejskie bardzo wyraźnie krytykują chaos reklamowy i niedbałość w temacie estetyki w miastach i my tutaj jako miasto Zarudzie też bardzo zwracamy uwagę na te kwestie. Również Państwo nic nie znajdziecie na dokumentach wyborczych. To tak nawiasem, ale nie mogę się tutaj zgodzić, że billboardy upiększają bo zasłaniają zaniedbane miejsca. Nawet jeżeli takie zaniedbane miejsca istnieją, to nie można ich w ten sposób zasłaniać. Mamy w naszym mieście długą i świetną tradycję szkół w przestrzeni publicznej i można te zaniedbane kamienice, co zresztą ma miejsce na Starym Mieście, przejście się Państwo. Na pewno zresztą to widzieliście doskonale. Te zaniedbane tymczasowo, chwilowo kamienice są wykorzystywane jako miejsca ciekawych instalacji, które przyciągają nie tylko mieszkańców, ale też osoby przyjeżdżające. Także możemy z tego zrobić coś pozytywnego dla naszego miasta i coś, czym się nasze miasto wyróżnia. I to zresztą robimy. Także nie potrzebujemy reklam. Z reklamami, które to ma powiem, naprawdę trzeba zrobić porządek. My proponujemy wprowadzenie parku kulturowego, czyli takiej regulacji, która wewnętrznie miejskiej, która by określała ujednolicała szyldy na przykład i ograniczała stosowanie reklamów w wybranych miejscach. Na przykład powinno to dotyczyć Starego Miasta, powinno to dotyczyć Śródmieścia, głównych historycznych krajów, bo nie może być tak, że współczesne reklamy dominują nasze historyczne dziedzictwo i wspaniałe zabytki, którymi mogę 10 sekund wykorzystać? Państwo dostaniecie na koniec pogłębę, tak jak obiecałem, natomiast teraz przechodzimy do kolejnej rundy naszej debaty, czyli pytania z publiczności. Czas na zadanie pytania jest to 30 sekund, już sekund, koreguję tłumaczę i minuta na odpowiedź. Pytanie musi być skierowane do konkretnego kandydata, już podchodzę. Dzień dobry. Ja mam pytanie. Honorata Sydurska, ja jestem jednym z organizatorów Marszu Równości w Lublinie. Mam pytanie do pana prezydenta Żuka. Jak wiadomo, na młodych ludzi manifestowanie własnych poglądów i pokazywanie siebie jest bardzo ważną rzeczą. Zakazał pan dzisiaj naszego pokojowego pochodu, w którym miało być udział bardzo wielu młodych ludzi. Dlatego proszę o szybko o odniesienie się do słów pana Rzecznika Praw Obywatelskich, który powiedział, tego typu decyzja jest przykładem rażącego naruszenia wolności zgromadzeń, prawa do równego traktowania i równego manifestowania swoich poglądów. To oburzające, że w XXI wieku dochodzi do tak spektakularnych naruszeń praw człowieka. Dziękuję. Minuta na odpowiedź, panie prezydencie. Rzecznik Praw Obywatelskich powinien przeczytać oświadczenie, mógł zapoznać się z nim. Został wydany zakaz zarówno jednego, jak i drugiego zgromadzenia. Czyli zarówno dotyczy to przedstawiciela ONR-u, jak i przedstawiciela organizowanego Marszu Równości, z powodów, które w tym oświadczeniu zostały ujęte. Policja wyraźnie wskazała, że w planowanym zgromadzeniu wobec tych różnych grup przeciwstawnych poglądów, których spotkanie w jednym miejscu może doprowadzić do konfliktu i może być jednocześnie zagrożeniem dla mieszkańców Lublina, tego typu działania powinny być podjęte. Dzisiaj po
w analizie wszystkich dokumentów w internecie wyraźnie widać mobilizację środowisk kibicowskich. W związku z powyższym mamy tutaj do czynienia z zagrożeniem dla bezpieczeństwa i stąd została ta decyzja podjęta. 3 dni nad tym się zastanawialiśmy, analizując wszystkie za i przeciw, a przeprowadzona wczoraj rozprawa administracyjna nie pozwoliła na usunięcie zagrożeń. Czyli w tym samym czasie, praktycznie w tym samym miejscu, 2 zgromadzenia, w tym rzeczywiście pierwsze złożone przez państwo, a w tym drugim przypadku w uproszczonym trybie zasilane zapowiedzianymi manifestacjami środowisk kibicowskich z Lublina i spoza, plus ta groźba karalna skierowałem sprawę do zaprosienia do komisji do prokuratury, gdzie macie państwo sugestie pokazującą krematorium na Majdanku, jak należy traktować przeciwników tych, co mają maszerować. W tej sytuacji, jako odpowiedzialny za bezpieczeństwo i uczestników marszu, i mieszkańców Lublina, zdecydowałem się zakazać obydwa zgromadzenia. I tyle. Tu są obiektywne przesłanki wynikające z stanowiska policji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Jeśli pan prezydent zostałby wybrany na kolejną kadencję, czy przyjmie pan zasadę pousuwania członków Platformy Obywatelskiej i ich rodzin po to, żeby stworzyć miejsca pracy młodym kadrom, które wychodzą corocznie z uczelni lubelskich? A pytanie do pozostałych mam takie. Ale do jednej osoby pan może zaraz konkretnie. Czy nie mogę zadać, czy państwo będziecie za tym? Dziękuję. Nie zatrudniamy żadnych osób z Platformy Obywatelskiej, ani w urzędzie, ani w jednostkach organizacyjnych miasta. To jest koniec odpowiedzi, tak? Okej, tutaj seria. Ja mogę odpowiedzieć. Pana. Ja panie, halo, panie prezydencie, ja mam właściwie do pana wezwanie. Chciałbym, żeby pan, tak jak to nakazuje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, spowodował, aby gmina dokonywała regulacji podatków od nieruchomości, ponieważ stoją te etapy i wszędzie dookoła. Stoi Krakowskie 34 dom, warty 20 milionów i nikt tam nie pracuje, dlatego że ludzie płacą podatki od nieruchomości niezróżnicowane. Błędnie pan informuje, że w tym roku, w roku 2019, galerie dostaną po tyłku, że tak powiem, swoim oświadczeniem. Galerie płacą tyle samo podatku, co na czwartym piętrze nauczyciel ile. Podwyżek podatków nieruchomości, jak pan wie, nie ma, to pierwsze. Po drugie, stawki podatku nieruchomości są zróżnicowane. Niech pan nie mówi, że nauczyciel za mieszkanie płaci tyle z metra, co galeria handlowa. On płaci stawkę za mieszkanie, galeria za działalność gospodarczą. W związku z powyższym tutaj nie ma porównania. Podatek od nieruchomości jest ustawowo uregulowany. Jedynie co Rada Miasta może robić, to zwiększać stawkę podatku do maksymalnie wyznaczonej stawki przez Ministra Finansów z roku. Jeśli chcieliśmy zróżnicować stawki dla drobnych przedsiębiorców, wystąpiliśmy do UOKiK-u o wypowiedzenie się co do kwestii pomocy publicznej i czekamy na cały wysyłek. Nie o tym mówimy. Dziękuję bardzo, zapraszam również na remontę w czwartek o godzinie 15:00. Też będzie można pytanie zadawać.
Ja mam pytanie do pana prezydenta, jeśli to może również. Jestem uczniem liceum nr 3 imienia Rozewelskiej. No i takie pytanie, myślę, że od wielu osób tutaj zgromadzonych. W jaki sposób my, młodzi ludzie, mamy czuć się bezpiecznie w rodzinie, jeżeli legalne zgromadzenia są zakazywane ze względu na to, że może tam stać się krzywda przez kontrmanifestację? Dlaczego nie jest zakazane jedynie kontrmanifestacja? Dlaczego policja oraz Straż Miejska nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa na obozie naszego ludzi? Każde zgromadzenie oceniane jest od strony faktycznego, realnego zagrożenia. Do tej pory takiego zakazu nie było. Ta informacja zarówno z policji, jak i ze służb miasta wskazywała, że ze względu na zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców Lublina taką decyzję należy podjąć. W trybie demokratycznym obydwie strony, czyli i zgromadzenie reguł, które realizuje ten projekt Marszu Równości i zgromadzenia LEO może się odwołać do sądu. Sąd do bodajże 15 w przyszłym tygodniu, jutro może to rozstrzygnąć. Dziękujemy. Proszę panie prezydencie, na początku przedstawiać. I też jeszcze chciałem się zadać pytania panu prezydentowi, więc absolutnie się od tego uchylę. Ja pozwolę sobie tylko jedno sekundę sprostowania, a potem pytanie, które zadam pani radnej Kunc. I już też wiecie dlaczego. Jestem studentem ekonomii, czy skończyłem ekonomię, więc to pytanie będzie dotyczyło kwestii gospodarczych. Natomiast sprostowanie dotyczy pana posła Kuleszy. Bo nie wiem, czy zrobił to z premedytacją, czy po prostu zmanipulował i chciał nas wprowadzić w młody błąd. Znaczy, ja zapytam do pana stacji, o których pan mówi, jeśli chodzi o zakorpowanie. Nie wiem, czy pan je czytał dokładnie. Jeśli pan nie czytał, to wtedy znaczy, pan chciał wprowadzić błąd. Jeśli nie, to znaczy, ja wyjaśnię. Ja od razu sprawdziłem. To, co się na holenderska firma do czego odnosiła, to mówiła o korkach spowodowanych inwestycjami w mieście. Natomiast druga tabela, która miała w rodzinach spędzonych w korkach, w ogóle rodzina nie wymienia. W ogóle nie jesteśmy w tym ekipie. Śledzę państwa miejsce na Facebooku i na innych kontach. Jakie ma pani program gospodarczy dla Lublina? Czyli jeśli hipotetycznie wygra pani wybory, jakie są pani pierwsze decyzje? Co pani robi? Jakich inwestorów ściąga? Jakie służy miejsca pracy dla nas zaciągamy? Dziękuję. Ja tylko nie dotrzymałem i przekonałem dokładnie, jaki raport wchodzi, także źródło podane. To jest ten sam, to jest ten sam. Ale nie chodzi o to. Więc nie, były dwa linki i podałem ten, który uznałem za właściwy. Także zdanie manipulacji nie było. Pani Jarko. Przede wszystkim stawiamy bardzo silnie na promocję zagraniczną, nie tylko na targach gospodarczych, ale również na targach i na konferencjach międzynarodowych. A stawiamy głównie na nowoczesne technologie, czyli na to, czym mamy głównie rynek pracy również, oraz na wszelkiego rodzaju produkty spożywcze, ekologiczne, przyjazne społeczeństwu i właśnie o takich inwestorów mi chodzi. I ostatnio będąc właśnie na takiej konferencji, takie pytania dostałam od Szwajcarów, od Kanadyjczyków. Czym możemy zabłysnąć? W czym jesteśmy dobrzy? Dla nich powiedzenie to, że u nas w Lublinie mamy bardzo dobre zaplecze spożywcze, chociażby orzechy, jabłka i tak dalej, czyli bazą dla ich produktów, było fantastyczne. Natomiast powiedzenie jeszcze, że mamy do tego jeszcze bazę naukowców i absolwentów, jak tu poglądów, bo ja uważam, że trzeba je wyrażać. Niejednokrotnie moje poglądy były
represjonowane, także w tym budynku. Kiedyś miała być debata moja z panem posłem Kamacińskim z ruchu Bajkowa, 7 lat temu, tutaj. I obecna przez chwilę pani Hoffman nie wpuściła nas do budynku. Także wiem, co to znaczy, jak się nie może wyrażać własnych poglądów, także politycznych. Nie chodziło tylko o to, żeby młodzi ludzie na ulicach Lublina nie robili sobie krzywdy. A niestety emocje były już tak mocno nakręcone, że wszystko wskazywało na to, że coś się stanie. Wprawdzie nie w trawie na trasie przy marszu, ale później. Niejednokrotnie jak te marcowe marsze żołnierzy wyklętych były organizowane przez środowiska patriotyczne, to lewicowe bojówki atakowały uczestników i było nawet postępowanie sądowe. Dlatego uważam, że nie można mówić, że ktoś nie ma prawa wygłaszania poglądów. Nie chciałbym, żeby komuś stała się krzywda. Dziękuję bardzo. Ja tutaj zaczynę się w ogóle sprostowania, ponieważ polityka na naszego wydziału jest taka, że nie zapraszamy tylko dwóch osób do debaty, żeby nikogo nie trzeba wody zadać. Czyli na przykład nie robimy debaty tylko tułaniem brzuch, tylko zapraszamy przez Wilkans. Więc to był zapewne powód, dlaczego debata się nie odbyła. Nie chodziło o kampanię wyborczą. I pan poseł został potraktowany też tutaj jako osobą prywatną. Tak, ale posłanie wpuścić za to. Ale tego jest chyba też nie robimy tylko dwóch stron. Taka jest polityka wydziału. Ale przepraszam pana, najpierw była zgoda na to spotkanie, a potem wszyscy się stawili, jeszcze organizatorzy tego spotkania zostali ukarani. Tacy ludzie jak pana. Szanowni Państwo, nazywam się Igor Wyszyński. Mam pytanie do Pani Magdaleny, proszę.
Generalnie chciałbym wspomnieć o roli i misji samorządu miejskiego w podejmowaniu źródeł kapitału na naszej miejscowości. Jak pani widzi rozwój gospodarczy Lubelszczyzny i Lubelskiego? Lubelski rozwój gospodarczy. Jak pani chciałaby znaleźć nowe inwestycje dla naszego miasta oraz jaki plan konkretnie miałby te inwestycje przyjąć do naszej miejscowości? Dziękuję. Proszę. Mamy coraz więcej turystów, które do naszego miasta przyjeżdżają i interesują się możliwościami inwestowania w Lubelu, tworzenie nowych miejsc pracy, tworzenie nowych możliwości rozwoju na naszym terenie. Ja bym przede wszystkim chciała, aby te firmy, które będą przyjeżdżać, niezależnie od tego, jaką dziedzinę gospodarki będą reprezentowały, aby szanowały nasze środowisko, które tutaj zostało, aby szanowały naszych pracowników, aby oferowały stabilne miejsca pracy, aby oferowały poszanowanie chociażby właśnie naszego środowiska i aby nie. Dziękujemy. Jedno pytanie ekstra od naszej dziewczyny kolegi Państwa. Mam takie pytanie do pana Kowalskiego i do pana Guleszy. Czy uważają panowie, że nie możemy aż tak generalizować tych wspomnianych uchodźców, ponieważ często zachowania konfliktowe i problemowe i ten brak szacunek do kobiet, o którym został wspomniany, przerywają osoby z Lublina i mieszkańcy Lublina? Już o tak wiele nie mówię. O ile w naszej tradycji, kulturze niewłaściwe odnoszenie się do kobiet jest uznawane za coś co najmniej niewłaściwego, zbrodnictwo, o tyle w cywilizacji muzułmańskiej kobieta nie jest uznawana za człowieka pełni praw. Podobnie zresztą jak psy na przykład, które są traktowane jak coś najgorszego i bezprzednio się nie prześladuje. Także można, wychodząc z żoną i z pieskiem na spacer, być zbitym, bo to dla nich jest podobnie obraźliwy widok, niż dla uczestników tej kontrmanifestacji, to co miało się wydarzyć w sobotę. Tak właśnie jest. Dziękujemy bardzo. Niestety czas naszej debaty się kończy, ale też jeszcze Państwa mam pytanie. Zapraszam w czwartek o godzinie 12:00. Prostowania. A przepraszam, pół minuty Państwu obiecałem, dobrze, proszę. Tak, trzeba wydać ze swojej obietnicy wyborczej, to jest też rola dla Państwa, żeby nie zapominać. Bardzo krótko. Jeszcze raz wyjaśniam. 8 lat jestem prezydentem, nikomu nie zakazałem żadnego zgromadzenia i marszu. Ten pierwszy raz wynikał z zagrożenia wynikającego z mowy nienawiści i nawoływania do aktów agresji, które miały miejsce. Kwestia druga, chciałbym tylko wyjaśnić, że billboardy, na których jest, nie są finansowane z subwencji partyjnej, to jest Komitet Wyborczy Wyborców, to są nasze pieniądze. Panie Andrzej. Oczywiście, panie proszę Państwa, mówimy o dyskryminacji kobiet. Ten temat został poruszony, zresztą dziękuję za niego. W naszym mieście również mamy bardzo silną dyskryminację kobiet. Proszę pani, skoro większość osób kierujących spółkami miejskimi oraz trzech zastępców prezydenta to są mężczyźni, więc jeśli panie czują się dyskryminowane w życiu codziennym, to bardzo proszę o głosy, aby pani nie były dyskryminowane również w życiu publicznym. Dziękuję. Ja bardzo cenię sobie merytoryczną debatę, zawsze staram się podawać źródła, gdy się pomylę, zawsze przepraszam, natomiast w tym przypadku miałem rację. Najbardziej zakorkowane miasto Europy, tak się nazywa tabelka i uliczone jest to w średnim poziomie zakorkowania i w tym rankingu Lublin jest drugi. Natomiast jeśli chodzi o czas spędzony w korkach, Lublin też nie wypada dobrze, wprawdzie Warszawa to 41 minut dziennie, Łódź 46, Kraków 34, ale Lublin to 37, więc został ujęty w tym rankingu i też jest bardzo wysoki. Także trochę pół minuty pan Marian. Proszę Państwa,
Jestem jedynym kandydatem nie należącym do partii politycznej. Ja również. Nie przerywam. W naszym komitecie nie ma, znaczy tak, powiem lepiej, w naszym komitecie nie ma ani jednego członka partii politycznej. Wolni i solidarni. Mają państwo przecież pana Morawieckiego. Proszę cię, nie zjeść pana Morawieckiego, chociaż te bzdury, które będzie o panu ciepłe słowa o Putinie, rozumiem, że się tego wstydzicie. No trudno. Mówiąc krótko, jestem do państwa dyspozycji, mieszkam w Lublinie całe życie i jedynie z troski o bezpieczeństwo młodych ludzi uważałem, że ten marsz nie powinien się odbyć w sobotę. I stawiamy kropkę. Pani Magdalena Miłosz, pół minuty. Ja bardzo dziękuję wszystkim państwu, że przyszliście na tę debatę, że zadawaliście pytania i że wykazujecie w ten sposób zainteresowanie tym, co się dzieje w naszym mieście i co się będzie działo w naszym mieście. Tu ma Pana bardzo dużą nadzieję, że Państwo też będziecie brać udział w konsultacjach, będziecie wpływać na to, co decyzje decyzje podejmowane w ratuszu, nie tylko w ratuszu i oby tak dalej. Ja bardzo dziękuję. Dziękujemy Państwu. Przypomnę kolejne pytanie.